Cześć, słuchajcie, moi drodzy, z tej strony Łukasz. Jako, że jest pierwszy tydzień kwietnia, święta już są za pasem, to tak samo jak każdego miesiąca zrobimy sobie w tym odcinku takie zestawienie coinów, które szczególnie w tym miesiącu mają tam jakieś większe szanse faktycznie, żeby fajnie urosnąć, a to będzie za sprawą jakichś tam zbliżających się w nich, w tych coinach wydarzeń, które sprawią to, że mogą one urosnąć. Słuchajcie, nie będą to żadne, ten film ogólnie nie jest w ogóle sponsorowany, nie będą to żadne, wiecie, bardzo małe coiny, żeby tam naszego portfolio przy okazji nie uszczuplić, jak tam spadnie. Będą to raczej duże coiny, tylko po prostu za sprawą tego, że teraz jakieś tam te wydarzenia faktycznie w przyszłości, niedalekiej bądź też dalszej, się w nich szykują, to dlatego też się tutaj na nie zdecydowałem. Słuchajcie, w kwietniu również trwa konkurs na 2 razy po 500 zł i żeby to wygrać, trzeba ten kanał zasubskrybować, dać komentarz pod tym filmem oraz również lajka. Ja potem pod koniec miesiąca zrobię takie losowanie. Jeszcze w ogóle muszę te marcowe wyniki też zrobić losowanie. Zrobię to w najbliższym czasie. Ale dobra, słuchajcie, jak już zaczynamy, to zaczynamy i powiedzmy sobie o pierwszym z nich, bo chyba to nie będzie niespodzianką, jak tutaj faktycznie zamieszczę arbitrum, bo jeżeli w przeciągu tam ostatnich 2 tygodni, chociaż w małym stopniu, śledziliście, tak, rynek kryptowalut, to z pewnością chociaż raz usłyszeliście o tym projekcie Arbitrum ARB oraz ich airdropie. Tam po prostu dużo pieniędzy oni faktycznie rozdali. Faktycznie jest to jeden z takich teraz dynamiczniej rozwijających się blockchainów i mimo, że wiele osób właśnie tutaj kojarzy, tak, tego Arbitrum głównie z powodu tylko tego airdropu, to projekt Arbitrum ma naprawdę dużo do zaoferowania, o wiele też więcej w takiej dużej mierze jako naprawdę taka solidna inwestycja, zwłaszcza w następnych tygodniach i miesiącach, bo Arbitrum jest takim, teraz sobie powiem troszkę o takich technikaliach, a potem już przejdę do newsów i do, powiedzmy sobie, tego, ile faktycznie takie Arbitrum może nam urosnąć. Bo jest ono w skrócie takim rozwiązaniem warstwy drugiej Ethereum, które przede wszystkim zwiększa tam możliwości smart kontraktów, pomaga ono także zwiększyć szybkość transakcji i taką ogólną skalowalność sieci, a jednocześnie dodaje tam dodatkowe funkcje ochrony prywatności, dzięki czemu zyskało ono w ostatnich miesiącach spore uznanie w społeczności krypto. I też tak w skrócie to stawia ono tutaj głównie na takie 4 najważniejsze aspekty, czyli bezpieczeństwo, 2 to jest pełna kompatybilność z Ethereum, 3 skalowalność oraz 4 wyjątkowo niskie koszty, które są zaletą taką ogromną projektu, pozwalające na wykonywanie transakcji za jedynie ułamek opłat z sieci Ethereum. Mimo, wiecie, że tam na Ethereum jak była hosta, poprzednio tam nawet się płaciło $200 za transakcję, no było to sporo, to też dlatego tutaj te takie projekty jako rozwiązanie tegoże problemu powstają. No i wiadomo, że Ethereum jest pionierem, tak, i wiele osób nadal z niego korzysta w niezmienionej formie, to jednak jeżeli chcemy skorzystać z jakichś zdecentralizowanych giełd na Ethereum, na przykład taki jak Uniswap, to podczas wykonywania takiej transakcji musimy zapłacić, no tak jak już mówiłem, stosunkowo wysoką opłatę za gaz. No i aby zmniejszyć te opłaty, to moglibyśmy sobie z takiej sieci Arbitrum skorzystać, aby uzyskać dostęp do tych samych DEX-ów, co są na Ethereum, i tych samych tokenów, płacąc po prostu przy tym znacznie niższe opłaty, minimalizując nasze koszta. Także to tak, słuchajcie, tutaj w skrócie. No i też sam projekt, tak, dosyć tutaj mocno się wyróżnia na tle innych rozwiązań, takich, powiedzmy, ulepszających Ethereum. A do takich też projektów, które chcą tam rozwiązywać jakieś problemy z Ethereum, możemy też zaliczyć Polkadot, Cardano, z tym wyjątkiem, że te projekty są oddzielnymi łańcuchami bloków stosującymi algorytmy Proof of Stake, który ma rozwiązać problem skalowalności sieci Ethereum. Natomiast to, co odróżnia tutaj właśnie nasze Arbitrum, to jest to, że działa ono jako oddzielna warstwa sieci, która odciąża główną sieć Ethereum od nadmiaru transakcji, co ułatwia walidację smart kontraktów poprzez wprowadzanie takiego protokołu Optimistic Rollup, tam już bla, 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 bla. Chodzi o to, że te inne jakieś tam projekty, one są jakby zupełnie czymś oddzielnym, a Arbitrum to jest jakby, można powiedzieć, działa jako taka oddzielna warstwa na Ethereum. Tak więc tak bym to, słuchajcie, ujął. No i słuchajcie, ogólnie my tutaj na tej arenie bardzo tutaj liczymy na Arbitrum jako taki, no, projekt, który raczej na pewno wejdzie do top 20 do czasów kolejnej hossy. No i jakby ja też tutaj, nie ukrywam, trochę się w niego zapakowałem. Teraz ten projekt ma tutaj przed sobą taki mały skandal, bo tam faktycznie twórcy fundacji wypłacili trochę
więcej tokenów niż mówili, jakoś tak. I też faktycznie sobie o tym gadaliśmy tutaj na naszej arenie. Tłumaczenia Fundacji Arbitrum są dosyć koślawe. Ja tego nie kupuję, sparzyli się, złapano ich za rękę, ale nie biorą konsekwencji na klatę, tylko dalej brną w jakieś historie z pchu, z mchu i paproci. I teraz sobie właśnie sobie mówiliśmy o tym, jak tutaj faktycznie by to rozegrać. Pamiętajcie sobie, że teraz jak takie arbitrum jest powiedzmy za tam 1.3, tak powiedzmy sobie uśredniając, pamiętajcie, że jesteśmy w dalszym ciągu w takim momencie, gdzie takie odbicie, tak, od tej bessy, jak to miało miejsce tutaj, było Bessa, było odbicie, potem znowu przez kolejny rok, bo jeszcze i tak rok do halvingu Bitcoina jest, także tu żadna hossa się nie zaczyna, no i potem też ja tak sobie spekuluję, że jeszcze tutaj będziemy spadać przez kolejny rok, a potem dopiero po tym halvingu coś tam zacznie się faktycznie dziać. Także słuchajcie, wydaje mi się, że tutaj też nie powinniście jakoś tak teraz kupić na przykład arbitrum za wszystko, tylko wiecie, na spokojnie, tutaj ten rok jeszcze do halvingu Bitcoina to jest taki okres, żeby sobie tak na spokojnie uśredniać te wszystkie altcoiny, które was interesują i które potencjalnie potem na hossie mogą dać wam duże, duże i fajne zwroty. Także tutaj też, jak myśmy pisali na grupie, ja dalej z taką największą ilością pieniędzy czekam na arbitrum na okolice 1 dolara. I też historycznie zawsze wychodziłem najlepiej na skupowaniu FUD-u. Idę teraz tą samą ścieżką, teraz też trochę skupiłem, jednak jeszcze myślę, że te spadki może nie teraz, nie za miesiąc, nie za dwa, ale przed za pół roku jeszcze będą i spokojnie tutaj przed tym halvingiem jeszcze się tam zdążę we wszystko to, co chcę zapakować. Także tak tutaj bym to ujął, słuchajcie, to jest naprawdę bardzo fajny projekt, ma teraz naprawdę gigantyczną popularność, a w dalszym ciągu jest w top tam 38, myślę, że takie top 20 to jest no takie minimum dla tego projektu, bo naprawdę jest on, słuchajcie, bardzo, bardzo fajny. I idąc dalej, słuchajcie, mamy tutaj projekt Ripple'a i ja wiem oczywiście, że to jest tam duża kryptowaluta i też społeczność kryptowalutowa jest mocno podzielona odnośnie tego projektu Ripple'a, ale trzeba przyznać, że mimo wszystko ten projekt, jak i sam token naprawdę mają się dobrze. I tutaj po tych ostatnich wzrostach, które mogliśmy zobaczyć sobie na początku roku, w połowie marca cena Ripple'a delikatnie podupadła tam do 37 centów. I prawdopodobnie było to podyktowane rosnącą obawą o stabilność finansową Silvergate'a banku oraz jego tam końcowym upadkiem. Na tą chwilę cena oscyluje w okolicach 50 centów i nastroje na rynku wydają się być coraz bardziej pozytywne mimo aktualnej batalii sądowej projektu Ripple'a tam z amerykańskim SEC-iem. To już słuchajcie, tam od dosyć dłuższego czasu jest. Jednak jeżeli sprawa prawna Ripple kontra SEC będzie miała pozytywny wynik, to Ripple może naprawdę doświadczyć znaczących wzrostów i chociaż nie udało mu się przebić ATH w trakcie hossy w latach 2020-2021 i wiele osób twierdziło, że projekt już stopniowo tam będzie traci siłę i popularność, to mimo wszystko według mnie ma on potencjał, aby przebić swoje ATH po rozstrzygnięciu tej sprawy prawnej, bo wiecie, wtedy jakby mieli oni olbrzymi naprawdę fut na tamtej hossie, no ta sprawa wtedy jakby to miała taki swój początek. Jednakże jak ją zakończą pozytywnie i jeżeli Ripple otrzyma, też zwłaszcza patrząc na cały czas rozwijane partnerstwa Ripple'a z bankami centralnymi w sprawie CBDC, więc jeżeli Ripple otrzyma pozwolenie tak na dalsze prowadzenie działalności, to będzie mogło ono rozwijać się w bardziej taki stabilny i szybszy sposób, co spowoduje też wzrost popytu na XRP i potencjalnie doprowadzi do znacznych wzrostów cen w dalszej części roku, zwłaszcza jeżeli trend na CBDC będzie również rósł, a słuchajcie, no ja nad tym ubolewam, ale wydaje mi się, że niestety będzie rósł. Te regulacje w świecie kryptowalut są jednak nieuniknione. Państwa zaczną wprowadzać nowe takie swoje oficjalne digitalowe kryptowaluty, które będą odpowiednikiem walut fiducjarnych, także to jest myślę trend, którego nie unikniemy, no a XRP, jakby to nie było, ma ono faktycznie najwięcej partnerstw, jeżeli chodzi o te CBDC. Także tak to tutaj, słuchajcie, niestety, ale faktycznie to wygląda. Kolejnym coinem na naszej liście jest też duży coin Litecoin, który pomimo swoich lat na karku może otrzymać drugie życie dzięki nadchodzącemu w tym roku halvingowi, już tam za 4 miesiące z haczykiem, który zmniejszy nagrody za wydobycie, no i to działa na tej samej zasadzie, co w przypadku Bitcoina, że tam o połowę znowu zmniejsza się dla górników wydobycie. I większość z nas zna Litecoina, więc też tam nie ma
wiecie, co się tam zagłębiać w technikalia, ale warto dodać to, że sam projekt cieszy się naprawdę całkiem sporym zainteresowaniem i wygląda na to, że nadchodzący halving może sprawić, że Litecoin znowu zacznie zyskiwać w oczach inwestorów. I jeżeli chodzi o jakieś tam faktycznie, jeżeli chodzi o jakieś tam dane historyczne, to poprzednie halvingi miały miejsce w 2015 roku, jak i w 2019 roku, a kolejna redukcja nagród dla tych górników w LTC o 50% będzie miała właśnie miejsce w sierpniu tego roku i wiele osób uważa, że może to takie tchnąć nowe życie właśnie w Litecoina, wybijając jego cenę mocno w górę. I teraz słuchajcie, my tutaj sobie też rozgrywamy to na arenie, tutaj kupiliśmy troszkę tutaj faktycznie za 50 tysięcy dolarów tego Litecoina. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, teraz jest taki faktycznie czas, że tam zostało do tego halvingu około 4 miesięcy. I o co mi chodzi? Teraz to jeszcze jest taki czas, gdzie faktycznie jest jeszcze trochę za wcześnie tam dla jakiejś tam, wiecie, dużej gamy influencerów, żeby mówić o tym halvingu, żeby to już tam, wiecie, pompować tą cenę też mediami. Wtedy to jeszcze nie jest po prostu taki gorący temat do mówienia, bo jeszcze jest za wcześnie, tak? Tam 4 miesiące, oni zaczną o tym mówić, jak będzie miesiąc, że już jest za miesiąc halving Litecoina, żeby też po prostu, wiecie, móc o czym gadać i wtedy ta cena będzie sobie już rosła, ale to, że już on będzie na przykład za miesiąc spowodowane tym, że każdy już o tym gada, już jakby to będzie w cenie. Teraz to jeszcze nie jest w cenie i wydaje mi się, że jeżeli macie takie podejście bardziej średnio długoterminowe, takie, no powiedzmy sobie, spokojne, że tam gracie sobie na spocie, to Litecoin jest naprawdę teraz fajnym, takim bezpiecznym wyjściem. No i tak jak już mówiłem, teraz możecie się zapakować w niego jeszcze przed tymi takimi wszystkimi tutaj wydarzeniami, jeżeli to chodzi o jakiś tam krzyk głośny influencerów. Wydaje mi się, że tutaj, jak też pokazała nam historia, to Litecoin zawsze fajnie sobie po tym halvingu rósł. Ciężko oczywiście jest określić, tak, w jakim stopniu tam halving płynie na ten LTC, ale warto pamiętać, że od czasu ostatniego halvingu do rynku też doszło sporo nowych inwestorów, którzy mogą zobaczyć sporą okazję LTC, jednocześnie wybijając właśnie tą cenę w górę. Zwłaszcza, że sam Litecoin sam w sobie, no jest, słuchajcie, dosyć solidnym projektem. Jest on tutaj już od 100 lat prawie, że na rynku i takim poniekąd pionierem, tak, w swoim zakresie, co także tutaj mocno wpływa na jego pozycję na rynku. I taka aktualnie tutaj kondycja cenowa LTC jest całkiem pozytywna. Generalnie mieliśmy trochę spadków jak z wszystkim, ale ogólnie jest naprawdę, jesteśmy mocno na plus. LTC cenowo najczęściej podąża za resztą rynku i mimo to, że warto wspomnieć, że tak naprawdę w ostatnim kwartale 2022 roku Litecoin był jednym z lepiej radzących sobie coinów, gdzie tam, wiecie, wszystko podupadło, do tam Bitcoin był za 15 tysięcy i tak dalej, to Litecoin naprawdę swoją cenę trzymał, co trzeba mu oddać. Słuchajcie, ja sobie go kupuję na pewno i będę trzymał aż do czasu po halvingu, a wy róbcie co chcecie. Dalej, też fajnym altcoinem, starym również, ale co teraz ma tutaj duże, fajne newsy, jest Neo. Od strony technicznej jest to otwartoźródłowa platforma oparta na technologii blockchain, mająca na celu stworzenie wysokoskalowalnej sieci dla zdecentralizowanych aplikacji oraz smart kontraktów. No i tam nie będę się w te szczegóły tam wnikał. Chodzi o to, że Neo jest chińską kryptowalutą, jest nazywane chińskim Ethereum i oferuje podobne funkcje co Ethereum. No i to, co jest ciekawe, to, że w lutym zeszłego roku Neo ogłosiło Jiuquan Chain. O, uczę się chińskiego, to będę fajnie to wymawiał. I to będzie taki jeden z 10 łańcuchów, które utworzą chińską sieć w ramach planu Blockchain-Based Service Network China. I w ramach tego planu właśnie ma powstać pierwszy ekosystem blockchain posiadający zezwolenie władz chińskich, co samo w sobie nakierowuje nas na fakt, że w dobie umacniającego się chińskiego yuana projekt może również nazbierać wartości, między innymi przez jego tutaj silne właśnie powiązania z chińskim rządem oraz to taką coraz to większą ilość współprac wokół cyfrowej wersji yuana. Więc słuchajcie, to jest bardzo podobna rzecz, jeżeli tutaj chodzi o na przykład XRP, tak? W zasadzie tak samo, no jakby oni tutaj są takim wiodącym, jeżeli chodzi o XRP, że wiecie, tam wprowadzą to te rządy na świecie, tam ten CBDC, XRP to jest bardzo z tym mocno powiązane. Tu jest to bardzo podobna sprawa z Neo, jak i właśnie z rządem chińskim, też będą takim, wydaje mi się, przewodnikiem, jeżeli to chodzi o jakieś tam faktycznie znaczenie tych takich kolabo z rządem, jeżeli chodzi o wprowadzenie
chińskich kryptowalut takich już oficjalnych, tak, cyfrowej wersji juana. Także no tutaj też to należy być na uwadze i też w takich ostatnich wiadomościach projekt także ogłosił, że będzie platynowym sponsorem festiwalu Web3, który odbędzie się w Hongkongu i mają oni zamiar ogłosić na nim kolejne kroki w rozwoju projektu, które pozwolą na tworzenie kolejnych partnerstw, nie tylko w zakresie rządów, ale także innych firm z zakresu kryptowalut. No i patrząc tak na tą pozycję projektu Neo, który jest sam w sobie tym chińskim odpowiednikiem, jego powiązania z chińskim rządem oraz coraz to większe współpracy, jakieś tam wiecie, nowinki z CBDC, wchodzenie chińskiego rządu w rynek cyfrowych aktywów, a także umacniającą się coraz bardziej politykę juana, może to być dobra okazja do inwestycji w aktualnym czasie. I również słuchajcie, to co jest ważne, takie może nie do końca, ale jednak, jest to, że chiński nowy rok zbliża się już dużymi krokami. No, wydaje mi się, że właśnie zawsze tutaj tego typu coiny, złoto też na przykład, bardzo tutaj na ten chiński nowy rok jakoś taki ma wpływ. Także może, kto wie, to też być może jest takim katalizatorem, jeżeli chodzi o to, czyli faktycznie to by miało troszkę pomóc we wzrostach tego coina Neo. Także takie tutaj mam na to wszystko plany. Ja wiem, że to są, słuchajcie, takie jakieś, no, większe coiny, tak, ale już mam taką tutaj faktycznie, kieruję się taką zasadą, że w te mniejsze po prostu jakoś tak bardziej długoterminowo, no, nie chcę. No, tutaj wyjątkiem może faktycznie jest Arbitrum, który ma za sobą duże zaplecze za plecami, że tak powiem. No, ale wiecie, o co chodzi. I to, co jeszcze jest, słuchajcie, ważne, to są tak naprawdę ostatnie dni. Został tak naprawdę jeden, drugi, trzeci i potem już tylko w poniedziałek, ale to są święta. 10 kwietnia zamykamy nasz nabór do tej areny tradingu, do tej takiej naszej grupy, powiedzmy sobie, płatnej, gdzie tam się wszystkim z wami dzielimy. Teraz są takie zasady, że trzeba po prostu się umówić na rozmowę telefoniczną. Chcemy was, wiecie, trochę bardziej poznać, żeby była taka bardziej rodzinna atmosfera. No i słuchajcie, ten kto chce, bo potem nabór może być znowu otwarty za kolejne parę miesięcy, też nie wiem dokładnie kiedy. Jeżeli chcecie tu się jeszcze na tą taką końcówkę tak naprawdę naboru załapać, no to zostawiam wam, widzicie, tyle dni, żeby na tą rozmowę się zapisać. Tutaj tego jeszcze aż tak wiele w sumie nie zostało, około tam 20 slotów. Także jak chcecie, słuchajcie, w linku pod tym filmem w opisie macie link do takiej ankiety, którą trzeba wypełnić. Potem zgłaszacie się na Telegram i tam już wysyłamy wam link do Calendly z zapisem na rozmowę. Tak to działa, także jak chcecie to zapraszam, jak nie to nie. To wszystko w takim razie w tym odcinku. Dzięki wam za uwagę. Pamiętajcie o konkursie i dziękuję. Cześć.